Wygląda na to, że w tym roku ludzie nie potrzebują masek. Rok temu, kiedy liczba rzekomych przypadków zakażeń była wielokrotnie mniejsza, rząd pozamykał cmentarze, wprowadził bezprawnie nakaz noszenia masek, a było przecież wtedy wiele badań potwierdzających szkodliwość i ich brak skuteczności masek. Wiele statystyk potwierdzało, że rzekomy wirus jest wielokrotnie mniej szkodliwy niż zwykła sezonowa grypa. W tym roku cmentarze są otwarte. Na kilkaset osób, które widziałem, tylko dwie nosiły maski. Zbliżamy się ku normalności.